Jak tam po obiedzie? Jest letarg senny, czy niekoniecznie? Dobra, słuchajcie, jak macie letarg, to mam nadzieję, że was troszkę rozruszam. Witam was serdecznie na zlocie poświęconym temu, jak wynagradza branża IT. Co się pod tym kryje? Troszkę bardzo kurtuazyjnie i przewrotnie dzisiaj kilka przykładów dobrych, kilka przykładów złych, tak żebyście na końcu wyszli i mogli zrobić sobie taki rachunek sumienia, czy faktycznie to, co robię i to, co robi branża i to, co robi rynek, jest ok i nic już w tym nie warto zmieniać. Ja nazywam się Martyna Broda i przyjechałam do was z Trójmiasta. Jestem tak naprawdę jednym z twórców Software Development Academy, ponieważ jakby brałam w tym udział od samego początku. Jesteśmy Akademią Programowania, już obecnie największą nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. I mamy taką misję dawać szansę ludziom na zmianę życia. I teraz tutaj taki krótki slajd o mnie. Ja przez to, dzięki temu, że przechodziłam przez każdy element, każdy stage rozwoju naszej firmy, mogłam się wykazać w bardzo różnych obszarach. Od HR-u, przez employer branding, przez kreowanie produktów, również tych informatycznych, sprzedaż, tworzenie programów wsparcia absolwentów w pozyskiwaniu pracy. Natomiast no ten slajd już jest nieaktualny, bo dwa dni temu weszłam do pracy jako absolwent Success Manager, wyszłam jako kierownik działu rekrutacji trenerów na Europę i tak generalnie takich sytuacji miałam dosyć sporo. I teraz te wszystkie informacje, które będę wam przekazywać ze swojego doświadczenia, ze swoich obserwacji, bo dzięki temu, że mogę otaczać się tak naprawdę programistami, tak naprawdę w każdym calu mojego życia, daje mi pewną wiedzę również na temat ich postrzegania, łącząc to z moim doświadczeniem biznesowym, daje całkiem fajne zderzenie dwóch światów. Otaczają mnie zarówno doświadczeni deweloperzy, ci, którzy mają ponad 3 lata doświadczenia, to są nasi trenerzy, to są osoby, które ja rekrutowałam do firmy, oraz absolwenci ESDA z doświadczeniem już komercyjnym oraz ci early birds, czyli dopiero osoby, które są kandydatami do wejścia na ten rynek. Dlaczego o tym mówię? Bo widok, jakby widzenie i patrzenie tych ludzi i poszczególnych tych grup na wynagradzanie w IT jest diametralnie różne. Prywatnie również jestem otoczona przez programistę, jednego właściwie, który akurat nie jest fanatykiem siedzenia 15 godzin przy komputerze nad swoją pracą taką typową, komercyjną, natomiast po południu razem robimy własne produkty i to też daje mi gdzieś tam możliwość odnalezienia się na tym rynku. Ale dobrze, zaczniemy od wynagrodzenia finansowego, bo to jest zawsze taki temat, który po pierwsze jest dosyć krępujący, po drugie jest dosyć głośny, bo to tak właśnie to przysłowiowe 15K to jest coś, za czym teoretycznie wszyscy myślą, że programiści pójdą, tak? Nie mamy nic do zaoferowania, dajmy pieniądze, no nie? No, troszkę to tak nie działa i będę zaraz o tym mówić. To, że branża IT ma wysokie wynagrodzenia finansowe, nie jest generalnie wielkim odkryciem. Tutaj podane są przykładowe oferty pracy, przykładowe widełki, czy na umowie o pracę, czy na fakturze. Generalnie ta kasa jest duża, tak? Ale właściwie nikogo z nas dzisiaj to nie dziwi, bo wszyscy przywykliśmy do tych stawek. I okej. Tylko tak mi, wiecie co, natchnęło, że ta branża z różnych przyczyn jest bardzo mocno rozpieszczona, o czym jeszcze zaraz będę mówiła. Troszkę zapominamy, ile tak naprawdę, jakie wynagrodzenia są w tych innych branżach. Ja tak z ciekawości sprawdziłam to na wynagrodzenia.pl, Sedlak, NSEDLAK od tej agencji. I tutaj podane są kwoty brutto na UOP, czyli na umowie o pracę różnych zawodów, tak? I tutaj nagle zaczyna nam się, Jezus, przecież programista czasami tyle w tydzień może zarobić, tak? Dlaczego o tym mówię? Bo ja sama stykałam się z wieloma sytuacjami, w których przychodził mi ten programista, który ma powyżej 2 lat doświadczenia, o tym zaraz jeszcze będę mówiła, i on mi właśnie mówił, że on chce na przykład 12 tysięcy złotych, tak? A jak masz mniej, to jesteś frajer. A ja mu wtedy mówię, do widzenia, nie mam, tak? Albo mam, albo ci tyle nie dam. I to jest taki temat, że wszystkie te inne branże zazwyczaj są wynagradzane tylko i wyłącznie finansowo.
Gdzieś ostatnio sobie wspomniałam i tak o tym myślałam, że moi rodzice, którzy są generalnie z tego pokolenia, które się przywiązuje do jednej firmy, oni mają tylko i wyłącznie wynagrodzenie finansowe. Jak im opowiadam o tych wszystkich kartach multisport, owocowych wtorkach, czwartkach i tych wszystkich innych rzeczach, to oni na mnie robią wielkie oczy i mówią, czyś ty córka powariowała? Przecież na pewno tak nie jest. A ja mówię, no tak, przychodzę ci kłamie, nie? W każdym razie, słuchajcie, dla porównania, jeżeli wam programista gdzieś przyjdzie, czy po bootcampie, czy w jakimkolwiek gdzieś innym doświadczeniu czy wykształceniu i gdzieś tam wam powie, że jesteście frajerzy, bo nie macie mu 10K, to nie do końca gdzieś tak, nie do końca gdzieś tak jest. Wszyscy oczywiście kochamy widełki, tak? I tak tutaj muszę też się zgodzić z Iwoną, która mówiła wcześniej, że no tak, ja jestem średnim zwolennikiem tych widełek. Znaczy, HR-owcy bardzo je lubią, bo to jest element, który może przyciągnąć kandydatów. Pracownicy je lubią, bo wiedzą, czego mogą się spodziewać od danej firmy, czy w ogóle mogą poświęcać swój cenny czas jako programiści. Tylko właśnie dlaczego ja jestem przeciwna? Może nie tyle jestem przeciwna samym widełkom, ale denerwuje mnie to, jak one są przedstawiane w zły sposób. Natrafiłam na bardzo fajny post, followuję taki fanpage, notatnik programisty, i oni zrobili ankietę, w której zapytali się ludzi, całej swojej społeczności, kiedy headhunter oferuje wam wynagrodzenie z widełkami XY, przyjmijmy założenie, że jest to 9-15 tysięcy złotych brutto, przychodzisz pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, jaką stawkę ci zaproponował finalnie? No i teraz zobaczcie, wynik. Okazuje się, że po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej 70% z was otrzymuje propozycję wynagrodzenia bliższą dolnej granicy widełek niż górnej. I dla mnie to jest na przykład zabieg, który psuje rynek, bo po pierwsze, ci programiści, którzy dostali, załóżmy, tej bliżej dolnej granicy, nie przywiązujmy się do tych liczb, 9-15, ten mechanizm zadziała też w innych przypadkach, to on będzie myślał po pierwsze, kurczę, ja zarabiam 9K, ale na pewno wszyscy inni dookoła dostają 15K, więc dlaczego ja nie dostałem 15K, tak? Więc to już mu gdzieś tam mówi i obraz tej firmy, gdzieś w której jest, przekłamuje, że kurczę, na pewno gdzieś indziej czeka na mnie coś dużo lepszego, tak? I myśli, jak się gdzieś tam z tej firmy ulotnić, szczególnie jeżeli jest tak zwany money-driven developer. Ja zaraz będę jeszcze o tym mówiła. Ja rozumiem, dlaczego HR-owcy tak robią, czy rekruterzy. Chcą pozyskać jak największą liczbę zgłoszeń, przyciągając atrakcyjnymi widełkami, przeprowadzają przez proces rekrutacyjny tego kandydata, dają mu tych bliżej dolnej granicy i znowu się zaczyna generalnie to błędne koło, tak? Gdzie jest ogłoszenie ze zbyt szerokimi widełkami i finalnie oferta dolnej granicy, po to, że ten programista będzie znowu wpadał w to samo koło, będzie tylko denerwował, frustrował i też przez to są te wieczne wojny na LinkedInie, wojny i wojenki. Muszę powiedzieć, że tak jak obserwuję generalnie rynek i rozmawiam z tymi ludźmi, to absolwenci, osoby świeże, które wchodzą na ten rynek pracy, w znakomitej większości są skłonni do poświęceń. W takim kontekście, że oni nie oczekują od razu miliarda złotych monet, tak, i obsyp mnie tymi 15 tysiącami złotych, tylko oni są gotowi na to, żeby dostać na przykład 2000 złotych netto albo 2,5 tysiąca złotych netto. Ich to zadowoli, nawet mimo tego, że wcześniej zarabiali dużo wyższe pieniądze. Wchodzą do nowej branży, są na to gotowi. Oczywiście zdarzają się takie ananasy, które tego nie kumają na początku i mają bardzo twarde zderzenie z rzeczywistością, no ale gdzieś tam tak jest. I ze swojego doświadczenia widzę, że ten magiczny okres trwa do około 2 lat doświadczenia danego kandydata. Wtedy przed tym kandydatem otwiera się nagle bardzo duża liczba różnego rodzaju ofert pracy, tak? Bo zazwyczaj no, ten taki przełom to jest te 2 lata doświadczenia komercyjnego. I tutaj, wiecie, pojawia się przed tym człowiekiem gama ofert pracy, gama tych benefitów, no to słuchajcie, nic dziwnego, że on będzie sobie skakał z jednego do drugiego, aż dojdzie do jakiegoś tam poziomu wynagrodzenia. Właśnie ja tak zwykłam ze swoim chłopakiem mówić na takich deweloperów, po prostu money-driven developer, tak? Czyli deweloper
sterowany tylko i wyłącznie przez kasę. Dzisiaj zarabia, nie wiem, 10 tysięcy złotych w jednej firmie, a jutro będzie zarabiał 1500 złotych więcej i tam pójdzie bez mrugnięcia okiem. Ja na przykład takich programistów absolutnie nie zatrudniałam. Natomiast czytałam na jednym z blogów swojego czasu taką fajną notkę, tam wypowiadał się doświadczony programista, i teraz nie podam wam źródła, po prostu tego nie pamiętam, który mówił, że on już dobił do tej granicy wynagrodzenia finansowego i go już te pieniądze, on już na nie macha, nie? On woli zupełnie inne rzeczy i o tych rzeczach za moment wam opowiem. Dla mnie w ogóle bardzo mocno widoczny jest trend, który się nazywa human to human. On funkcjonował bardzo, bardzo mocno w marketingu, co tutaj na pewno, Piotrze, możesz potwierdzić. Wykorzystywany przez dużą liczbę marek, mającą zadanie zbliżyć nie tylko firmę jako do klienta, ale człowieka do człowieka. To dlatego są wywoływane te emocje. Tutaj trend w HR-ze, human to human, polega na zaspokajaniu potrzeb przyszłych naszych pracowników i w ten sposób wynagradzanie ich, tak? Jeżeli wszystkie potrzeby danego człowieka zostaną spełnione w danej firmie, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że na przykład stwierdzi, że odchodzi gdzieś indziej, bo tam mu proponują 1500 złotych więcej, tak? Jakie to będą potrzeby? Tutaj już wchodzą w grę znowu persony i tak naprawdę wy, jako osoby, które rekrutują ludzi, wiecie najlepiej, jakich macie swoich kandydatów w procesach. Natomiast ten trend będzie nam się przewijał przez wszystkie przykłady, o których teraz opowiem. Podam kilka przykładów wysokobudżetowych metod wynagradzania. Będę zarówno się inspirować przykładami ze Stanów Zjednoczonych oraz również naszymi polskimi, po to, żeby pokazać wam pewne mechanizmy, jak ci ludzie i jak te firmy myślą, przyciągając do siebie naprawdę talenty i odpowiednich kandydatów, bo oczywiście stworzenie dobrego systemu wynagradzania to jedno, komunikacja o tym to drugie, to już wchodzi employer branding, to już jest jakby gdzieś tam zupełnie inna działka. Netflix oferuje jeden rok płatnego urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego dla osób, które zdecydują się, jakby dla osób, którym się urodzi dziecko, bądź też zdecydują się adoptować. W rzeczywistości w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam nie ma urlopu macierzyńskiego, a pracodawca jest zobowiązany jedynie do czteromiesięcznego bezpłatnego urlopu, znaczy do udzielenia czteromiesięcznego bezpłatnego urlopu, to jest odpowiedź na jedną z naszych podstawowych potrzeb, potrzeby bezpieczeństwa, tak? To jest jedna z naszych podstawowych potrzeb według piramidy Maslowa i oni to pięknie spełniają. Dla nich to jest narzędzie do tego, żeby pozyskiwać odpowiednie osoby, a przy okazji wspierać ich w życiu również osobistym i spełnianiu się w tym życiu. Spotify dla mnie w ogóle idzie krok dalej, tak? On oprócz tego płatnego urlopu, słuchajcie, zobaczcie, jak idzie daleko. On oferuje egg freezing i oferuje wzmaganie płodności, tak? Gdzie na przykład w Polsce byśmy o tym pomyśleli teraz, bo za 10 lat, kto wie. To ma za zadanie zbliżyć znowu firmę, a raczej firmę jako człowieka, znowu do drugiego człowieka, do swojego pracownika, tak? Ja jestem firmą i ja tobie ułatwiam również twoje potrzeby gdzieś rozwoju rodziny. No musicie kojarzyć to logo. Kto kojarzy? Co to jest? Kotek, jakiś oktopus. A tak serio? Czyje to logo? Co? Tak, to jest GitHub, czyli miejsce, repozytorium, miejsce, w którym programiści trzymają swój kod. I dla mnie ogromnym zaskoczeniem była informacja, jak, no już spory czas temu, odkryłam, słuchajcie, że oni dają swoim pracownikom nielimitowany urlop i to ciągle. I to, co sobie pomyślałam na dzień dobry, jako pierwsze, mówię, Boże, przecież ci ludzie tam mają cały rok wolnego, jeszcze biorą za to pieniądze. Jezus Marian, jak ja bym to wprowadziła u siebie w firmie albo w jakichś innych polskich firmach, no to przecież by te firmy przestały istnieć, nie? Ale poszłam krok dalej i tak sobie zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy jak ja bym miała do wykorzystania nielimitowany urlop, to czy wykorzystałabym go na nic nie robieniu, tak?
Ostatnio byłam trzy tygodnie na urlopie w styczniu. Po pierwszym tygodniu chciałam już wracać do pracy, tak? Więc wydaje się, że oni mają tak dobrze zrobione procesy rekrutacyjne, tak dobrze wiedzą, kogo chcą zatrudniać i tak mają ułożoną potem kulturę, żeby ten człowiek był bardzo zaangażowany w to, co się dzieje w firmie, że po prostu ten urlop nie będzie go wykorzystywał. I drugie ciekawe odkrycie to na blogu Hacked.com jest notka, właściwie autora tego bloga, który jest również pracownikiem GitHuba i on opisuje od strony pracownika, jak on to postrzega. Mówi, że głupkiem jest ten, kto właśnie myśli, że przez pół roku będzie mógł objeżdżać świat albo ewentualnie grać na konsoli przed telewizorem za pieniądze GitHuba. Mówi, że dla niego, jako dla pracownika, to jest idealne narzędzie do tego, że w połączeniu z elastycznymi godzinami pracy daje mu to możliwość bycia lepszym ojcem, lepszym mężem. To jest jego główna potrzeba. On już ma 30-32 lata, coś w tych okolicach, ma już swoją rodzinę. I jego główną potrzebą jest bycie, jedną z głównych potrzeb jest bycie właśnie dobrym ojcem, dobrym mężem i generalnie życie znowu w spokoju, w elastyczności. Oczywiście to ma też swoje złe strony, bo wiadomo, że jeżeli coś nie jest usankcjonowane, jeżeli coś nie jest opisane, nie ma żadnej polityki, to może zostać źle odebrane w jeden albo w drugi sposób. GitHub mierzył się z tym, że ludzie w ogóle nie brali urlopów. W takim kontekście, że w niektórych zespołach menedżerowie z całą swoją podstawą mówili, że ale potrzebny ci ten urlop. A na pewno. I tak mówi ten właśnie chłopak opisuje w swoim blogu, że stworzyło to takie poczucie, że ci ludzie nie chcieli iść z racji obowiązku właśnie na ten urlop, dlatego GitHub zareagował w ten sposób, że postawił gdzieś tą minimalną poprzeczkę wykorzystywania urlopów. I tutaj idealnie na ten temat mówi zdanie, które jest zawarte w Netflix Culture Deck, polecam w ogóle, aby się zapoznać, o tym, że odpowiedzialni ludzie żyją, funkcjonują i rozwijają się w wolności i oni na tą wolność zasługują, tak? Dla mnie to jest kwintesencja całego tego poprzedniego tematu i oni właśnie takich ludzi szukają. Jeżeli jest jakieś zadanie, jest ono do zrobienia, to gdzieś musi zostać wykonane. Zastanawiałam się długo, czy dać ten slajd, bo mówię, Jezu, Facebook, Google, już przecież wszyscy wiedzą, jakie oni tam mają benefity, tak? Zdjęcia czy filmiki gdzieś tam przemielają się przez cały internet. Natomiast zdecydowałam się na wybór kilku, żeby znowu pokazać tą koncepcję zbliżania się do człowieka i do jego potrzeb. Oni dają $4000 baby cash, czyli jak komuś urodzi dziecko albo je zaadoptuje, darmowe jedzenie i picie w kantynie. Oraz słuchajcie, to jest dla mnie coś absolutnie niesamowitego. On-site barbershop, opieka medyczna wraz z dentystyczną, czy nawet pralnia z prasowaczką. To jest fajne, ale to jest trochę niebezpieczne. W takim kontekście, że dzięki takim zabiegom traci się ten work-life balance, tak? Firma daje nam po to pralnię i daje nam po to gdzieś prasowanie, żebyśmy nie musieli tego robić w domu, tak? Ten Google i Facebook przecież budują dookoła swoich kampusów specjalne mieszkania dla swoich pracowników. W ten sposób znowu zbliżając człowieka do tej marki, już według mnie w trochę niebezpieczny sposób, ale jeżeli idąc za trendem, to może za X lat u nas w Polsce to też się zadzieje. Oczywiście zjeżdżalnie, tak jak już zostało wspomniane we wcześniejszych prezentacjach, trochę element zabawy, trochę element poczucia przekazania tego, jaka jest kultura w danej firmie, tak? Trochę element przyciągnięcia ludzi, tym bardziej, że C jest po prostu outsourcerem, więc na tym im najbardziej zależy. Natomiast to, co mi się podoba, firma Kainos daje 1500 zł rocznie na rozwój pasji. I nieważne, jaką masz pasję, czy może być związana z programowaniem, czy będzie związana ze spędzaniem wolnego czasu, czy szkoleniami i tak dalej, oni dają ci 1500 zł rocznie. I to też jest
znowu wypielęgnowanie w swoich pracownikach chęci nauki, chęci rozwoju, chęci aktywnego spędzania czasu, bo dobrze wiemy, że jeżeli oni będą się w czymś spełniali, pewnie też tak macie, to będą przychodzili do pracy z 3 razy większą energią. No tutaj oczywiście inne, absolutnie wymyślone, już czasami oderwane od rzeczywistości. Moje ulubione, bring your dog to work and take a pet insurance, tak? Albo tutaj na przykład, personal assistant for every employee. Okej, taką mają rzeczywistość. Natomiast przesłanie z tego jest takie, może i są fajne te benefity i one są takie uj, w ogóle kosztują dużo pieniędzy i robią je największe marki, natomiast powielanie benefitów 1 do 1 i wyciąganie ich z całych kultur organizacji jest fatalne w skutkach. Wyobraźcie sobie, co byście zrobili, gdybyście tu i teraz, bez żadnego przygotowania, do swojej pracy dali na przykład te nielimitowane urlopy, tak? Albo egg freezing, albo wzmaganie płodności, gdzie polska mentalność generalnie nie jest jeszcze na to gotowa. Tutaj chciałabym też zacytować, to mi właśnie ostatnio jeden z właścicieli Software Development Academy i też przy okazji mój serdeczny przyjaciel, miał bardzo fajne spostrzeżenie odnośnie w ogóle całego employer brandingu, budowania wynagrodzeń, systemu wynagrodzeń i potem mówienia o nich. I chciałabym się podzielić z wami dosłownie tym, co on mi napisał, bo uważam, że jest w punkt. On mi napisał tak, kurna, EB to tylko fasada budynku. Sztuką jest zrobić tak, żeby faktycznie owocowe wtorki były celebrowane i ludzie chcieli jeść te owoce, żeby rowery w firmie i ułatwienia z tym związane funkcjonowały. To musi być ciągłe motywowanie, robienie grup rowerowych, organizowanie dodatkowych wyjazdów. Żeby multisport to nie tylko karta, która gnije w portfelu, ale żeby była chętnie i często używana. Więc employer branding to nie tylko piękne opowieści, a powinna być ciężka praca, żeby robić i motywować ludzi, żeby stali się lojalni, stali się zmotywowani, utożsamiali się z firmą, żeby chętnie korzystali z dobrodziejstw i mieli dodatkowe korzyści w postaci lepszego zdrowia, lepszej figury i większego uśmiechu na twarzy. W 100% zgadzam się z jego słowami i chciałabym też dać wam takie przesłanie, żebyście o tym pamiętali, tworząc jakiekolwiek benefity. I drugi tip, to właśnie też Dominik, który zaraz będzie na zdjęciu. Przez pierwsze 2 lata naszej współpracy niemalże każdego dnia, kilka razy dziennie zadawał mi takie pytanie, po co? Znaczy on to robił trochę brzydziej, znaczy te drugie po co też było na C, ale już nie wypowiem tego, nie wypada, prawda? Natomiast spowodował tym zabiegiem to, że ja sobie każdego dnia w swojej głowie, robiąc jakiekolwiek zadanie, zadaję właśnie sobie to pytanie. I tutaj też bym chciała was zaszczepić to, żebyście właśnie sobie zadawali te pytania. Po co ja de facto to robię i jakie to korzyści przyniesie dla nas, dla mojej firmy, a przede wszystkim jakie skutki. Przykład, firma Dynatrace, firma austriacka, firma z USA, ale mająca też swoje oddziały w Austrii i w Polsce. Oni, słuchajcie, robią employer branding bardzo dobrze. Podam wam jeden przykład tego właśnie bardzo dobrego robienia employer brandingu. Znaczy z jednej strony, znaczy employer brandingu i budowania systemu wynagrodzeń. Oni doskonale wiedzą, kogo chcą zatrudnić. I to nie jest tak, że oni wiedzą, kogo chcą zatrudnić, ale możemy zrobić odstępstwo od normy i kogoś tam sobie innego zatrudnić. Nie, oni wiedzą dokładnie, kogo zatrudnić i takich ludzi zatrudniają. W związku z tym wiedzą, kogo mają na pokładzie, bo mają znakomity management i mocno pochylają się nad tym człowiekiem. Znają jego potrzeby. W związku z tym, że znają potrzeby tych ludzi, mogą uszyć benefity pod swoich pracowników takie, jakie oni właśnie potrzebują, tak? I tutaj podam wam jeden przykład. Firma generalnie nastawiona jest na to, żeby programiści byli mocno zaangażowani, byli mocno aktywni, tworzyli całe środowisko i przede wszystkim tworzyli ten produkt.
oni znowu, tak jak Maciek, tak szukam wzrokiem, jesteś Maciek, jak mówiłeś na swoim pierwszym wystąpieniu, oni również poszli w to, żeby szkolić swoich ewangelistów. Oni zatrudnili, tak jak firma zatrudnia Maćka, to oni zatrudnili Piotra Budzkiego, może to jest znane dla was nazwisko, zatrudnili gościa, który też generalnie pała się sztuką prezentacji i sztuką mówienia. Zrobili całą Akademię Ewangelisty, zgłosiło się chyba 60 osób z tej firmy i oni teraz po kilku warsztatach się szkolą i są gotowi do tego, żeby jeździć też po całym świecie i głosić dobrą nowinę odnośnie tej firmy i odnośnie tego produktu, tak? Świetny ruch, fajne zagranie. Myślę, że ludzie, którzy będą widzieli korzyść z tego, że Dynatrace również pcha ich w takie tematy, ciężej im będzie po prostu z tej firmy odejść. Oczywiście to jest jeden tylko z kilku benefitów i programów, które u siebie mają. Ale są takie przypadki, że dopiero zaczynacie, albo firma dopiero zaczyna i niestety nie ma kasy. Zero, nul. Ja tak właśnie miałam, bo obok Software Development Academy wykształcił się również Software House, gdzie odpowiadałam za raz produkty IT, a później za HR i PR. No bo właśnie dyrektor IT przyszedł do mnie i powiedział: Martyna, słuchaj, bo jest mały przypał. Tam na sali siedzi nam teraz 14 programistów. Ja nie wiem, jak oni do nas przyszli generalnie. Jakoś, no nie? Ale tak patrzę sobie na rynek i myślę, że oni albo zaraz odejdą do innej firmy, albo będziemy mieli problem w ogóle z rekrutowaniem nowych programistów. Trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście droga była długa i też bym mogła o tym opowiadać całe case study. Nie teraz o tym. Chciałam pokazać tylko kilka zabiegów. Jak już dostałam to zadanie i zerowy budżet, to co zrobiliśmy, żeby tych ludzi faktycznie uszczęśliwić i trzymać gdzieś blisko nas, co się generalnie udawało. Stawiam taką tezę, żeby wywołać emocje, nie zawsze potrzebna jest kasa i trzeba dać ludziom przestrzeń do tworzenia wspomnień. Najprościej, zrobić z nich rodzinę. Może to brzmi górnolotnie i to jest bardzo trudne zadanie, ale wierzę, że dużą ilością zabiegów, szczególnie w małej firmie, da się. My zrobiliśmy bardzo prostą rzecz. Stworzyliśmy grupę Sporty Volant and Friends. Dawaliśmy tam pracowników, dawaliśmy tam naszych przyjaciół, partnerów czy partnerki tych pracowników i ta grupa żyła. My ciągle gdzieś się umawialiśmy na różnego rodzaju wyjazdy. Oczywiście kilka pierwszych było zaanonsowanych przeze mnie czy przez wspólnika, a następnie potem już pracownicy sami pytali się, kto wpada dzisiaj na sushi, bo muszę wiedzieć, ile ryżu gotować, czy znajdą się chętni na regularne kopanie piły i tak dalej, i tak dalej. Ta grupa non-stop żyła, niemalże raz w tygodniu coś ze sobą robiliśmy i w ten sposób się zgrywaliśmy jako zespół. Rotację mieliśmy naprawdę bardzo małą, po tym tylko umiejętnie trzeba to było przekuć na komunikaty zewnętrzne. No to jest właśnie wspomniany już kilkukrotnie Dominik, którego właśnie cytowałam i który zawsze mi zadawał to pytanie, jeden ze wspólników firmy. Mieliśmy taką też zagwozdkę, że kurczę, zawsze dajemy na te w ogóle mikołajki, te mikołaje czekoladowe. Zrobiliśmy taki mały konkurs, trzeba było rozwiązać łamigłówki i jak ktoś rozwiązał łamigłówkę, to dostawał takie oto gadżety. Wiecie, dziewczyny latały w aureolkach ze skrzydełkami aniołków, chłopacy ganiali w reniferach i to absolutnie wszyscy, czy wspólnicy, czy programiści i tak dalej. Ganiali, robili sobie zdjęcia, wstawiali to na social media, hashtagowali i tak dalej, i tak dalej. Akcja kosztowała nas może z 200 zł, a zasięgu przyniosła bardzo, bardzo dużo. I kolejna teza jest to, aby dać im to, co lubią, po prostu. Ja tak wyszłam, jako że ja jestem też zapalonym gamerem, generalnie bardzo dużo gram, to stwierdziłam, że kurde, ci ludzie też lubią grać, to zróbmy im te gry. I słuchajcie, usiedliśmy sobie w naszym biurze, które generalnie było małe i dużo ludzi siedziało na kupie i ja powiedziałam, słuchajcie chłopaki, gramy w Duma, czy tam w Quake'a Multi Arena, nie? I jak się zaczęło, to siedzieliśmy chyba do północy przy piwie i pizzy. W ten sposób ci programiści bardzo czuli się do nas przywiązani. Oczywiście to jest tylko kilka przykładów, kilka zabiegów, które można robić właśnie w małych firmach, mając praktycznie zerowy budżet. Ja już tak na koniec, chyba akurat jestem minuta w minutę z czasem,
chciałabym zaprosić generalnie Was, rekruterów, HR-owców, brandingowców, marketerów, jeżeli siedzicie tutaj na widowni, abyście napisali do mnie na LinkedInie, na Facebooku, gdziekolwiek chcecie, ponieważ zawsze do współpracy poszukuję ekspertów. Ja tworząc różnego rodzaju materiały, content, czy to na Bulldoga, czy to tworząc jakieś informatory wewnętrzne dla naszych kursantów, czy tworząc nawet vloga, potrzebuję opinii ludzi z branży, którzy się na tym znają. Dlatego mój mail, pierwsze litera imienia i nazwisko, które generalnie łatwo jest zapamiętać, jak się tutaj pozastanawiacie, i oczywiście LinkedIn, do czego serdecznie Was zapraszam. Także dziękuję. Czy pytania może macie? Nie wiem, czy jest czas na to jeszcze? Tak, generalnie to działało dwustronnie, bo zarówno ludzi do ludzi przywiązywaliśmy, jak i poczucie ich obowiązku, tak samo do firmy. Chcieliśmy sprawić, że... Co tam? No może tak było. Nie, myślę, że to działało po prostu dwustronnie. Przez to, że mieliśmy zespół zgranych ludzi, przez to, że mogliśmy dużo łatwiej im pewną wiedzę, ideę i postawy przekazywać, oni też mieli zupełnie inną postawę wobec projektów, które realizowali. My też wiedzieliśmy dokładnie, kogo chcemy. Chcemy ludzi, którzy chcą mieć wpływ, którzy faktycznie ten wpływ będą mieli i będą tworzyć te produkty z całym swoim zaangażowaniem. I to się faktycznie udawało. I to było naprawdę fajne. Była. I to było bardzo ciężkie. I muszę przyznać, że sztukę zwalniania opanowałam do perfekcji. Tak patrzę z tyłu na moją koleżankę z zespołu. Spoko. Bo to były ciężkie zwolnienia. Trzeba było po pierwsze bardzo dobrze wytłumaczyć powód zwolnienia danej osobie, rozstać się z nią w pokoju i dać jej dużą swobodę do szukania nowej pracy oraz po trzecie bardzo dobrze wytłumaczyć to zespołowi. I wtedy to było naprawdę duże wyzwanie, bo mieliśmy raz sytuację, w której chłopak naprawdę dostał przebitkę dwukrotną wynagrodzenia i on zdecydował się odejść, bo po prostu nie byliśmy w stanie mu takiej kasy zapewnić, a on tam lada moment, mu się rodziło dziecko. I my się tak baliśmy, że on lada moment pociągnie ze sobą resztę zespołu, co oczywiście się nie stało. Dzięki też, wydaje mi się, że temu zgraniu. Natomiast taka obawa i takie ryzyko było, dlatego jego odejście trzeba było przedstawić w odpowiedni dla wszystkich sposób, nie? Pytanie, miałyście dziewczyny tam, czy nie? Nie, okej. Okay. Ktoś jeszcze ma pytania? Jak nie teraz, to na LinkedInie. Ja jestem przyspawana do tego telefonu, dlatego jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek potrzebę, to serdecznie zapraszam i dziękuję.